Cześć, witajcie w Science in Progress i od razu przechodzimy do analizy punktu 10. Hydroksylowe pochodne węglowodorów, czyli alkohole i fenole. I co my tutaj mamy? Podpunkt pierwszy, zdający zalicza substancje do alkoholi lub fenoli. No i teraz zobaczmy, czym to się różni. Tu różnica jest bardzo oczywista i widoczna dobrze. I tak, w przypadku alkoholi mamy grupę OH połączoną bezpośrednio z węglem alifatycznym, czyli na przykład tutaj na przykład będzie to też alkoholem, będzie też związek taki CH2OH, tutaj grupa OH jest połączona z węglem alifatycznym, natomiast w przypadku fenoli mamy grupę OH połączoną z węglem aromatycznym czyli z pierścieniem tu oczywiście mogą też być jakieś, o to jakby też tak coś takiego mogło być to są to są izomery to by były izomery, ale ten to jest alkohol, e, już nie będziemy podpisywać, alkohol aromatyczny, a to jest fenol. A to jest fenol. Więc różnica tutaj jest oczywista. Jeżeli widzimy grupę OH przy pierścieniu bezpośrednio, to aromatycznym oczywiście, to jest fenol. Natomiast jeżeli grupa OH jest przy węglu e, alifatycznym, to jest to alkohol. Może być też alkohol aromatyczny, tak jak przed chwilą mieliśmy. Ale alkohole aromatyczne, a fenole, no to to nie będzie to samo. I tutaj, a jeszcze wskazuje alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe. No tutaj to też jest dosyć jasna sprawa. Mianowicie w przypadku alkoholi, rzędowość alkoholi będzie określana według rzędowości atomu węgla, z, którymi, z którym jest połączona grupa OH. No i tutaj będzie alkohol pierwszorzędowy, bo ten węgiel z którym jest grupa OH podłączona jest węglem pierwszorzędowym tu będzie alkohol drugorzędowy no bo ten węgiel z którym podłączona jest grupa OH jest węglem drugorzędowym bo ma dwóch sąsiadów węglowych tam o rzędowości wspominaliśmy już wcześniej no i teraz jeżeli byśmy chcieli z tego sobie jeszcze tutaj narysować dla porównania alkohol trzeciorzędowy no, to by to wyglądało tak, i to by był alkohol, alkohol trzeciorzędowy, bo grupa OH jest połączona z trzeciorzędowym węglem. No, tutaj czwartorzędowego nie może być alkoholu, wiadomo, no bo jeżeli węgiel ma już czterech sąsiadów węglowych, no to już z grupą OH się nie połączy. Tutaj też w przypadku metanu ta rzędowość jest no, nie do określenia w ten sposób. No bo też metan nie, według tego by był zerowo, zerowego rzędu, także tutaj tego nie określamy. Metanol, znaczy metan, węgiel w metanie byłby e, zerowego rzędu, e, także nie określamy tej rzędowości. E, ok, czyli mamy to w ten sposób, z tym, że oczywiście jeśli chodzi o reakcję, no to metanol reaguje tak jak alkohole pierwszorzędowe, tak utlenia się do aldehydów, aldehydu odpowiedniego i potem ewentualnie do kwasu. Dobrze, no to mamy to. Mamy zaliczone te y, alkohole do y, według rzędowości. Y, następny podpunkt. Rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne izomerów alkoholi mono i polihydroksylowych o badanym wzorze. Y, tak, no to tutaj myślę, że y, samo rysowanie, no to już y, tutaj narysujemy parę ze dwa, trzy przykłady i sobie nazwiemy je. przypomnimy jak to tutaj y, y, wygląda z nazewnictwem zróbmy jakiś taki troszeczkę bardziej może rozbudowany związek o i niech będzie, tak, może tutaj damy sobie, a nawet tutaj może być grupa OH, i tutaj dalibyśmy jeszcze na przykład CH3, i może jeszcze tutaj dajmy grupę CH3. Ok. No i jeżeli mamy, jeżeli mamy izomerię tutaj nazwać ten izomer te, te, tego związku, o tym, o, tym, o tym wzorze, który byśmy mogli tu sumaryczny ułożyć. Jak to robimy? Oczywiście znajdujemy najdłuższy łańcuch. Najdłuższym łańcuchem naszym niech będzie, że będzie ten prosty, prawda? I to jest pięciowęglowy łańcuch. Dla alkoholi jest końcówką, w nazewnictwie jest oczywiście ol, czyli w tym przypadku będzie to pentan. 3 ol, no bo ten węgiel będzie miał numer 3. Będziemy numerować z tej strony 5, 1, 2, 3, 4 przecież tutaj jest, bo będziemy numerować z tej strony, no bo tutaj te grupy metylowe też musimy uwzględnić, żeby miały jak najmniejsze podstawniki, ale jeżeli alkohol by był tutaj, no też numerujemy tak, w przypadku jeżeli jest sama grupa OH tak, żeby to, ta grupa OH miała najmniejszy podstawnik, najmniejszy numer węgla. No i dodatkowo jeszcze byśmy musieli tutaj na początku dodać 2-3 di metylo, oczywiście pentanol, to razem pisane bez myślnika. Jeżeli przestawimy sobie tą grupę OH, no to odpowiednio ta numeracja się by musiała zmienić i tyle. Co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z alkoholem polihydroksylowym. No to tutaj o czym należy pamiętać przy polihydroksylowym? Weźmy sobie jakiś polihydroksylowy alkohol, e, narysujmy. Na przykład, niech to będzie taki, żeby tutaj już zasada będzie dla niego taka sama jak dla innych, bardziej nawet rozbudowanych. E, tutaj oczywiście jest to Propan. E, propan jest tym rdzeniem. E, są dwie grupy OH, więc użyjemy tutaj. Ol, ale razy 2 trzeba to pokazać, czyli będzie diol, to jest diol i w tym przypadku będzie to propano 1,2-diol. To o jest tam dodawane, żeby to się łatwiej wymawiało. Propano 1,2-diol e, mógłby być też propano 1,3-triol, to by wtedy była oczywiście gliceryna. To też możemy sobie tutaj przerobić, tylko tutaj dwójka, tutaj OH. I mamy wtedy Propano 1,3 triol, 1, 3 triol, więc jest to też no to jest, to jest też zgodne z nazywnictwem, z tymi zasadami, które wcześniej poznawaliśmy, najdłuższy łańcuch numerujemy węgle. w tym przypadku, akurat to nie ma znaczenia, w którą stronę w poprzednim miało, no bo tutaj z wersji 1, 2 oraz 2 i 3 wybierzemy oczywiście tą 1,2. Dobrze, no to tu nazewnictwo jakoś przypomniane. Tu pamiętajmy, że też to, co było widać przed chwilą, że tą, ten lokant od, od alkoholu wrzucamy na końcu, ale też czasami możemy się spotkać na przykład z taką nazwą 2-propanol, czyli inaczej, izopropanol to jest jego nazwa też często spotykana. No tutaj w tym przypadku 2-propanolu. Ta dwójka jest z przodu, to jest takie. Jest przyjęte. ta nazwa, jest przyjęta, ona funkcjonuje również, ale moglibyśmy ją nazwać również tak. Propan 2OL, to by było tak bardziej systematycznie. Może, ale ta pierwsza nazwa też jest ok w tym przypadku. Wybierzmy sobie tutaj ten sposób jeden i taki, który będzie najodpowiedniejszy, czyli to, żeby tą dwójkę, może wciskać tam pod koniec. Ten, ten lokant ogólnie i wtedy już nie kombinujmy z innymi sposobami. Dobrze, no to dobrze. By było w sumie. Trzeci punkt. Opisuję właściwości chemiczne alkoholi, na przykład etanolu innych prostych, i tutaj jest wymieniona, wymienione wiele reakcji. Odsyłam tutaj do filmu z analizą reakcji, w którym, w którym jest to. Te reakcje są pokazane. Poza jedną taką, którą tutaj pokażę, tam. Tam jej nie uwzględniałem. Mianowicie, tutaj chciałem zwrócić uwagę na reakcję estryfikacji z kwasami nieorganicznymi, bo tam skupiliśmy się głównie na tej organie, a tutaj też alkohole mogą tworzyć estry nieorganiczne, estry kwasów nieorganicznych, i też zrobimy to sobie na chyba najbardziej znanym przykładzie, czyli na. Nitroglicerynie, której nazwa sugeruje, że to jest związek nitrowy, a tak naprawdę to jest ester glicerolu gliceryny i alkoholu i kwasu azotowego. Także zobaczmy sobie tutaj tę reakcję. Mamy tutaj glicerynę jako nasza podstawa węglowodorowa. I ta gliceryna wobec kwasu azotowego, kwasu azotowego 5, będzie ulegała reakcji estryfikacji, nie nitrowania, tylko estryfikacji. A dlaczego to się za chwilę okaże, jak sobie zobaczymy, jak ten, jaki wzór ma ta nitrogliceryna? Jej nazwa, ta, która funkcjonuje, nitrogliceryna, jest no, nie do końca poprawna. To jest nazwa niepoprawna. Tu już narysujmy te grupy, azotowe, tak jak one wyglądają, faktycznie one są trzy, a może dobrze, zrobię już po prostu NO2, bo to nie o strukturę tutaj teraz taką chodzi. NO2, NO2, NO2. I teraz zobaczmy, że i tutaj oczywiście produkt, to są jeszcze trzy cząsteczki, trzy cząsteczki wody. I tak by wyglądała reakcja powstawania nitrogliceryny, tu jeszcze nad strzałeczką dopiszemy H2SO4, bo on też tutaj, jest, no, też tutaj jest używany w tej reakcji. To jest nazywane nitrogliceryną, ale to nie jest związek nitrowy, bo przecież związek nitrowy ma w, swojej, ma w swojej strukturze połączenie węgla z grupą NO2. No i tutaj ten węgiel na przykład może pochodzić z pierścienia mniejsza oto skąd on pochodzi. To są związki nitrowe. To są związki nitrowe. Natomiast tutaj nie mamy połączenia węgla z grupą NO2, tylko przecież tu jest jeszcze tlen. Tu jest jeszcze tlen. I to jest nitrogliceryna to jest nic innego jak ester. To jest ester. Tutaj, oczywiście, inne alkohole monohydroksylowe też w analogicznej reakcji mogły ulegać też z tym kwasem. Tlenowym, bo to z kwasami tlenowymi będzie, będą te, te reakcje ulegały. No, też tutaj z kwasami tlenowymi nas o to proszą i też tam będą powstawały estry. I tam jest to może bardziej nawet oczywiste. Tutaj jednak z powodu tej nazwy, która funkcjonuje, nitrogliceryna, też chciałem na to zwrócić uwagę. Proszę tutaj o tym pamiętać. No, tu jeszcze oczywiście trujeczka, żeby to było zbilansowane. Proszę o tym pamiętać, że tak to tutaj wygląda, to jest różnica ewidentna w budowie, prawda, ten azot jest połączony z węglem, to mamy wtedy nitro, a jeżeli jest tam jeszcze tlen pomiędzy tym, no to to jest ester, to jest ester. E, także, okej, okay, no dobrze, no to to tak, tak wygląda tutaj ta reakcja, te pozostałe, no tutaj nie będę tego duplikował, odsyłam tam do, do analizy tych, do przeglądu reakcji, tam te reakcje są Omówione skrótowo. Dobrze, czwarte zadanie. Porównuję właściwości fizyczne etanolu i glicerolu. No to fizyczne właściwości to rzecz do przejrzenia sobie w tabeli. Projektuję doświadczenie. O, i to na tym się tutaj skupimy. Generalne doświadczenie, które pozwala odróżnić alkohole monohydroksylowe od polihydroksylowych, ale też nie od wszystkich, bo to jest doświadczenie, w którym wykryjemy alkohole polihydroksylowe, gdzie te grupy OH są na sąsiednich atomach węgla. No ale takie, takie, takie alkohole omawiamy w szkole, więc to nam wystarczy. Otóż tym doświadczeniem jest doświadczenie z, ze świeżo strąconym CuOH dwa razy wzięte. I teraz jeżeli mamy świeżo strącony CuOH dwa razy wzięte i na przykład, jeżeli byśmy chcieli to tutaj przereagować z, niech będzie z propanolem, żeby było, albo nie, dobrze, niech będzie z, etano, z etanolem, to tu się nic nie stanie. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj mamy do czynienia co najwyżej z rozbiciem tego, może osadu, wskutek jakiegoś mieszania, ale tam się, tam się nic nie zmienia, tam ten osad wodorotlenku pozostaje. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z alkoholem polihydroksylowym, który spełnia te zasady, czyli te w grupy OH są na sąsiednich atomach węgla, czyli na przykład, dajmy tutaj, żeby było tyle samo węgli, dajmy tutaj ym, y, glikol etylenowy, czyli etanodiol. Etanodiol. Tutaj oni nam każą odróżnić jakieś konkretne alkohole? Nie. Ym, nie, nie. Alkohole monohydroksylowe od polihydroksylowych, no to tutaj na tym możemy to też pokazać. I tutaj już dochodzi do reakcji, do procesu. Sama Sama tutaj, sama, może sam zapis tej reakcji nie jest jakoś specjalnie wymagany, dlatego że tutaj tworzy się pomiędzy tymi tlenami a atomem miedzi tworzy się tutaj wiązanie kompleksowe. Tworzy się tu kompleksowe wiązanie. I co my tutaj będziemy obserwować? Bo to najważniejsza jest obserwacja tutaj w tym przypadku. Otóż. Obserwacją będzie rozpuszczenie osadu, będzie rozpuszczenie tego osadu CuOH dwa razy wzięte. On się tutaj rozpuszcza i pojawia się szafirowe zabarwienie. Szafirowe zabarwienie roztworu. Także w przypadku tego roztworu powstałego na skutek rozpuszczenia. To jest oczywiście to szafirowe zabarwienie to jest efekt powstania tego związku kompleksowego. Także tak to tutaj tak, tak to odróżnimy. Za pomocą świeżo strąconego wodorotlenku miedzi 2 z alkoholami monohydroksylowymi nic się nie dzieje z polihydroksylowymi powstaje taki oto kompleks który ma szafirowe zabarwienie. Przejdźmy do punktu następnego, bo tutaj już rozróżnienie mamy. Przejdźmy do Podpunktu następnego, tutaj to było do piątego punktu. Dobiera współczynniki reakcji roztworu KMNO4 w środowisku kwaśnym z etanolem. No to napiszmy sobie tę reakcję i zróbmy ten bilans. O redoksach była mowa już wcześniej. To też tutaj odsyłam do tamtego filmiku. Ale tutaj, tutaj mamy do czynienia: no, o konkretną reakcję nam chodzi, także sobie ją napiszmy. Ma być to etanol. I reakcja z KMnO4 w środowisku kwaśnym, załóżmy sobie, że to jest na przykład HCl środowisko. No i teraz tak, co tutaj powstaje? Powstaje tutaj kwas octowy, to jest utlenianie oczywiście tego, tego alkoholu. KMnO4 w środowisku kwaśnym to jest dość silny utleniarz, także możemy tutaj śmiało sobie napisać kwas octowy powstaje MnCl2 bo przecież to jest środowisko kwaśne no to mangan schodzi na stopień utlenia drugi powstaje jeszcze KCl i powstaje jeszcze H2O no i teraz bilans by trzeba było napisać co się tu utlenia utlenia się tu ewidentnie węgiel i to ten jeden tylko węgiel, bo on przecież jest w ten węgiel w grupie CH3 się nie zmienia utlenia się tylko ten węgiel z grupy CH2OH, on na początku jest na stopniu utlenienia minus pierwszym, e, później jest na trzecim. E, czyli tutaj mielibyśmy utlenianie, wyglądałoby tak: CH3, CH2OH, tutaj nie dysocjujemy nic przecież, bo, bo alkohol e, nie dysocjuje i on zmienia swoją postać na kwas. Tego kwasu to też nie dysocjujemy w sumie. Bo to jest środowisko mocnego kwasu. Już o tym rozmawialiśmy przy redoksach, że w takiej sytuacji no nie, nie, nie musimy tego, tego tutaj, tego kwasu słabego dysocjować, bo to jest środowisko mocnego kwasu. Jakby było środowisko zasadowe, no to tam by było trochę trudniej, bo tam by, tam by nie powstawał już ten kwas, tylko w sumie sól tego kwasu. No ale tu na szczęście wymagają od nas tylko tych, tej sytuacji bardziej oczywistej. I cóż tu, cóż tu będzie jeszcze drugim produktem? No, na pewno muszą tu powstawać jeszcze, na pewno muszą tu się być oddawane elektrony. Te elektrony będą oczywiście 4, bo mamy przejście o 4 z minus 1 do 3. I teraz by trzeba było zrównoważyć ładunki i też tleny zrównoważyć. Zobaczmy, że tutaj ładunki mamy środowisko kwaśne, więc będziemy najprawdopodobniej korzystać z H i z z H2O i faktycznie tutaj byśmy, byśmy musieli dać 4 jony wodorowe, 4 jony H+, bo przecież one są, tu może weźmy trochę na bok, one są tutaj w środowisku dostępne i do tego jeszcze w takim razie, skoro tu są 4 jony H+, to by trzeba było dać po tej stronie wodę. A ile tej wody, te wo ta woda będzie tu jedna, bo zobaczmy, tylko nam brakuje jednego tlenu. To zapytamy skąd te dodatkowe dwa wodory? No, przecież stąd tutaj, nie? Tutaj też te wodory z tej grupy CH2 ich już nie ma później. E, ok, to jest utlenianie. I teraz redukcja. No, to redukcja już standardowa. Nie ma co się tutaj nad nią zastanawiać specjalnie. Pojawiała się wiele razy. To jest zwykła, zwykły redoksik manganu. Ok. No i teraz by trzeba było mnożyć. No to mnożymy, tu by trzeba mnożyć razy 5, tu by trzeba było mnożyć razy 4. Będziemy mieli piątkę, 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 tutaj to się skróci, będzie 20, ale i tak tego nie będzie. I tutaj będzie 20 protonów i tu mnożymy razy 4 czwórka, tego nie będzie w ogóle. 4 razy 8 to jest 32, tu jest 4 i tu jest wody 16. No i teraz byśmy to skrócili, to co można, zobaczmy, że wody tu wód nie będzie, tutaj zostanie wód 11 i protony tu protonów nie będzie, a tu protonów zostanie 12. 12 protonów. No i przenosimy w takim razie współczynniki wyżej. Przed alkoholem 5, przed KMNO 4 musi być 4 przed KCL 12 przed kwasem piąteczka przed chlorkiem manganu czwóreczka przed KCL no na razie jeszcze nie wiemy zostawmy i przed wodą musiałoby być 11 no i tutaj przed KCL by musiała stać czwórka, no bo są cztery potasy z KMnO4 no i tak by to tutaj tak by to tutaj wyglądała ta reakcja ale jeżeli mówimy o redoksie tutaj z etanolem, to jeszcze o jednym należy wspomnieć to już temu podziękujemy, należy wspomnieć jeszcze o reakcji etanolu z, z dichromianem potasu w środowisku kwasowym, bo to jest nawet uważane za reakcję charakterystyczną dla etanolu, tam się pojawia wtedy takie takie zielonkawe zabarwienie. Związane z tym, chromem, z tym chromem na trzecim stopniu utlenienia. Zobaczmy tutaj, jak ta reakcja by wyglądała. Ona też jest dosyć istotna. Reakcja przebiega tutaj jest pomiędzy etanolem oczywiście K2Cr2O7 i środowisko też kwaśne, na przykład H2SO4. I tutaj powstaje oczywiście, że kwasik, no bo to też jest utlenianie, powstaje sól chromu siarczan. Oczywiście e, powstaje też K2SO4 e, i powstaje też woda. I powstaje też woda. No i tutaj spróbujmy zrobić bilans. E, utlenianie będzie oczywiście dokładnie takie samo, bo przecież to nawet mogą tego nie mazać. Utlenianie będzie dokładnie takie samo, e, bo to jest przecież e, tutaj też e, utlenianie Utlenianie alkoholu do kwasu. To też jest silny utleniacz. Mieliśmy tam wodę, prawda? 4H plusy i 4 elektrony. Także to wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej. Natomiast tutaj redukcja to będzie redukcja już tego jonu CR2O72. On się redukuje do dwóch jonów CR3, czyli chrom z, ze stopnia. 6 przechodzi na stopień utlenienia trzeci, Z tym, że te chromy są dwa, więc tu jest potrzebne 6 elektro... elektronów, jest potrzebne tutaj w tej reakcji. 6 elektronów, weźmy to, przysuńmy trochę. I tu jeszcze są oczywiście potrzebne protony, żeby ten ładunek zrównoważyć. Protony, żeby zrównoważyć ładunek, będzie to będzie to tutaj. Tych protonów potrzeba aż 14, bo one są potrzebne też po to, żeby 7 cząsteczek wody tutaj mogło powstać. Tych 7 tlenów, no ale po ładunkach zresztą też potrzebujemy. Tu jest 6 plusów po prawej, a po lewej 8 minusów. No i okej, okay, jak mamy taką reakcję, no to teraz byśmy to szybko wymnożyli. Du, górę razy 3, du razy 2, bo do 12 będziemy dążyć. No i mamy tu trójkę, 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 12 i tu elektrony i tak się skrócą, tu jest dwójka, tu elektrony i tak się skrócą, 28 protonów 4, 14. Co się tutaj skróci? Woda, tu będzie 11, protony oczywiście zostanie ich 16, no i elektrony całkowicie też się tutaj poskracają. Przenosimy współczynniki i mamy tu trójeczka, tutaj dwójeczka, przed H2SO4 8, no bo 16 protonów potrzeba, przed kwasem trójka, przed siarczanem chromu dwójka, bo są cztery chromy potrzebne, a tutaj mamy dwa już w jednym siarczanie i przed H2SO4 jeszcze nie wiemy, no ale to będzie dwójka, bo, bo, bo są cztery potasy i przed H2O 11. Także tak to wygląda dla tej drugiej reakcji, która również jest, jest tutaj traktowana jako ta reakcja charakterystyczna dla etanolu. Dobra, to jest to. To jest ta reakcja. Tutaj w tym punkcie już chyba więcej nic nie ma. Zobaczmy. O, co tu jeszcze, jakiś chromian się pojawił. Zobaczmy, co tutaj wygląda. Jak to tu wygląda dalej. Tak, dobiera współczynniki, tu już więcej nic nie ma opisuje reakcję punkt następny opisuje reakcję benzenolu z sodem i wodorotlenkiem sodu, bromem, kwasem azotowym zapisuje odpowiednie równanie reakcji dobrze, czyli w fenolu, reakcje fenolu, no reakcje fenolu pojawiły się też w fenoli reakcje pojawiły się w filmie z analizą reakcji także tutaj odsyłam do tamtego, tamte wszystkie reakcje są a odróżnienie sobie między fenolem a alkoholem to sobie zrobimy za chwilę, także to się jeszcze tutaj też powtórzy. No i w końcu, w końcu punkt siódmy opisuje różnice we właściwościach chemicznych alkoholi i fenoli, ilustruje je odpowiednimi równaniami reakcji. Te różnice zbierzemy sobie tutaj, wypełniając taką e, króciutką e, tabelkę e, dla alkoholi i dla fenoli, czym te związki się, się różnią, bo one są. Z jednej strony podobne z powodu tego, że mają grupę funkcyjną taką samą, prawda? Tutaj jest OH i tu jest OH, ale to jest inna grupa węglowodorowa, bo w przypadku alkoholi będzie to grupa alifatyczna, oznaczmy jako to R, a w przypadku fenoli będzie to grupa aromatyczna i też ta grupa wpływa na właśnie właściwości tej grupy funkcyjnej. Stąd Stąd też te związki, mimo że podobne, to na pierwszy rzut oka, no, taka sama grupa, jednak wykazują różnie co nieco. Wzór ogólny, no wzór ogólny oczywiście, no to tu byśmy dali to ROH, tu by było to AROH, jakby słownie wypisać nazwy grup, no to myśmy też mieli tutaj różnicę. Najprostszy przedstawiciel, najprostszy przedstawiciel alkoholi to jest oczywiście metanol. A fenoli to jest benzenol, czyli popularny fenol. Benzenol, czyli ten najprostszy możliwy C6H5OH, popularnie zwany fenolem. Dysocjacja. Nie ma dysocjacji dla alkoholi, dla fenoli jest. Odchodzi tutaj, odchodzi tutaj ten proton od grupy, oczywiście OH. Weźmy sobie to, napiszmy tę dysocjację, już bez rysowania tego benzenu może, bo tutaj przecież to jest, to jest, ta, ten pierścień się nie zmienia w ogóle, więc tutaj chodzi o odejście tej grupy, tak, na skutek działania wody może być dysocjacja. Fenol faktycznie wykazuje właściwości kwasowe bardzo niewielkie, także te właściwości jakieś tam ma. No i tutaj dysocjację przedstawiamy tak. Reakcja z fluorowcowodorami, fenole nie reagują z HX-ami. nie reagują. Natomiast alkohole reagują i jak to tutaj będzie, czyli tu mamy może tak, jeden prawda i teraz jak z fluorowcowodorami będą reagowały alkohole, no to jest podstawienie grupy OH przez jakiś fluorowiec. To też więcej o tym w tym zestawieniu, ale ogólności możemy dać tak, prawda, że tu powstaje jakieś RX plus H2O. Podstawia się grupa OH tym fluorowcem, który występuje we fluorowco wodorze. Dobra, mamy to. Reakcja z metalami aktywnymi, no to tutaj tak, tak, zachodzi to oczywiście. Powstają alkoholany w przypadku alkoholi i fenolany w przypadku fenolu. Tak to będzie zachodziło. Natomiast tutaj różnica by była jeszcze ewidentnie taka o też to warto o tym powiedzieć że alkohole nie będą reagowały z NaOH, natomiast fenole jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. I to też sobie tutaj może zapiszmy. Tutaj w tym przypadku, zobaczmy tutaj punkt trzeci i trzeci, powiedzmy sobie, że będą te reakcje, czyli mamy tak, alkohol CH3OH, niech ten będzie najpie, ten najnaj Prostszy plus sód oczywiście reaguje dając CH3ONA plus wodór. Tu by się dwójki przydały do bilansu. Natomiast alkohol plus plus NAOH tutaj reakcji nie ma. Tutaj reakcji nie ma dla fenolu. Natomiast C6H5OH. Jak z sodem reakcja jest, z sodem reakcja występuje, powstaje fenolan sodu, no chociaż tutaj różnicy nie ma w stosunku do mm, alkoholi, natomiast różnica przejawia się tutaj, że fenol reaguje z, z wodorotlenkiem, z zasadami, reaguje z zasadami, powstaje również fenolan i plus oczywiście woda. No bo jeżeli on wykazuje właściwości kwasowe, no to będzie z zasadami reagował. Dobrze. I co tutaj jeszcze mamy do porównania? Charakter aromatyczny. Fenole oczywiście mają charakter aromatyczny, a alkohole nie, chyba że są alkoholami aromatycznymi. No tę różnicę już tutaj sobie powiedzieliśmy na początku. Pamiętajmy, że pamiętajmy, że jeżeli związek ma dwie różne grupy funkcyjne, no to będzie wykazywał cechy jednej i drugiej plus ewentualnie jakieś nowe, które pojawiają się na skutek oddziaływania tych dwóch grup i to widzimy tutaj, prawda? Mamy do czynienia z fenolem, który ma grupę OH i pierścień aromatyczny. Ma właściwości aromatyczne plus nowe właściwości grupy OH, Czyli choćby reakcje z zasadami i kwasowość. Co tu jeszcze o tym charakterze, charakterze aromatycznym dodam, bo co z tego wynika? To, że ulegają tym, ulega tym fenol tym reakcjom aromatycznym, charakterystycznym substytucji. Tak? Czyli tam mitrowanie, chlorowanie w obecności FeCl3 i tak dalej. Także tu możemy to z tym powiązać. Charakter chemiczny. Fenole występ, mają od, charakter kwasowy. To jest charakter Kwasowy i to jest wyraźny charakter, na tyle, że reagują też z zasadami. Natomiast w przypadku alkoholi jest bardzo słaby charakter kwasowy u alkoholi, bardzo słaby, na tyle, że to jest reakcja tylko z sodem, a nie już z zasadami. Więc tutaj jest bardzo słaby kwasowy, bardzo słaby. Na tyle, że nie ma dysocjacji, prawda? Ale skoro reaguje z sodem, no to tam możemy, możemy to też podciągnąć pod, to, pod charakter. No i reakcje charakterystyczne, jakie są? No to dla, e, dla alkoholi sobie już powiedzieliśmy te reakcje, bo to dla monohydroksylowych to, będą, to będzie, dla, dla monohydroksylowego, dla etanolu, będzie to ta reakcja z chromianem, która była przed chwilą. Natomiast dla polihydroksylowych to będzie to z wodorotlenkiem miedzi, co było też przed chwilą. Natomiast dla fenolu jest jedna charakterystyczna reakcja, którą tutaj sobie też napiszemy i oczywiście, poza sytuacją taką, że fenol będzie ulegał wszystkim tym reakcjom charakterystycznym dla aromatów, to jeszcze dla niego jednego. Jest reakcja z FeCl3. I tutaj też nie napiszemy stricte tej reakcji jako takiej, dlatego że tam powstaje też związek taki kompleksowy, gdzie te elektrony Pi kompleksują, kompleksują nam ten, te atomy żelaza. Także stricte tej reakcji jako tako nie napiszemy, ale oczywiście możemy sobie ją tutaj zapisać. Co, co tam reaguje? C6H5OH plus FeCl3. Tutaj powstaje taki kompleks, jak już tu mówiłem, obserwacja, jaka by tutaj była, to do wykrywania fenoli może służyć. Pojawia się tutaj takie charakterystyczne fioletowawe, fiołkowe zabarwienie. Takie charakterystyczna charakterystyczna barwa, nazwijmy to, że to jest fiołkowe zabarwienie. Choć tutaj, no ja myślę, że to kolor, nazewnictwo kolorów, no to każdy tutaj jakoś pod siebie musi to zobaczyć i nazwać tak, jak uważa. Ale to, 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 to taki do tych fiołkowych, do fioletów, do fiołkowych barw możemy to zaliczyć. Dobrze, mamy to w takim razie. I podpunkt siódmy za nami. Przejdźmy do punktu jedenastego, czyli związki karbonylowe, aldehydy i ketony. O, tutaj tylko trzy podpunkty. Pierwsza rzecz wskazuje różnicę w strukturze aldehydów i ketonów, obecność grupy aldehydowej i grupy ketonowej. Oba te związki zawierają węgiel karbonylowy, grupę karbonylową, czyli taką grupę, to jest grupa karbonylowa, ale aldehydy będą zawierały to ugrupowanie. Połączeniu z wodorem, czyli będzie to grupa CHO, czyli ona z automatu już musi być na końcu, prawda? A ketony będą zawierały um, tą grupę w połączeniu z jakimiś, um, i tu jest jakieś R oczywiście, e, jakimiś, um, jakimiś grupami węglowodorowymi. I tutaj jest pewna różnica w tych oznaczeniach. To może też to sobie zobaczmy, że tutaj niech będzie R', R-Bis. I tutaj, jeżeli tak byśmy ogólnie te wzory napisali, to R to może być oczywiście wodór lub jakiś alkil, prawda? Natomiast R' i R-Bis, no to będą alkile. To będą alkile, czyli na przykład grupa metylowa i tak dalej, i tak dalej. Jakieś, węglowod... jakieś łańcuchy węglowodorowe. W ketonie to musi być połączone z węglem. I stąd najprostsze przykłady tych związków, no to będzie oczywiście tutaj będzie to HCHO, czyli aldehyd mrówkowy, inaczej zwany z sformaldehydem, a drugi przedstawiciel to by było CH3CHO, czyli aldehyd pochodzący od etanolu, tak, czyli etanal, etanal, a tutaj metanal, ten pierwszy, bo dla aldehydów końcówka to jest oczywiście al. Natomiast ketony, najprostszym ketonem będzie związek taki, bo keton musi mieć przynajmniej trzy węgle. Jeżeli ma jeden węgiel w grupie plus te dwa dodatkowe, to są przynajmniej trzy węgle i to jest związek, który nazwiemy propanonem. Bo tutaj końcówka to jest on. Jego nazwa zwyczajowa i dużo częściej występująca to jest aceton, to jest po prostu aceton. Tak to tutaj wygląda w różnicy. Dobrze, wzory pustrukturalne, podpunkt następny, wzory pustrukturalne aldehydów i ketonów. No to tak, no to też nazewnictwo, to sobie narysujmy dwa, trzy przykłady i zobaczmy nazewnictwo. Jeżeli chodzi o. Aldehydy, no to sprawa jest o tyle prosta, że grupa aldehydowa będzie zawsze nawet możemy ją rozrysować, żebyśmy zapamiętali, jaką to ma strukturę ona będzie zawsze na jednym z końców. I my tutaj tak będziemy numerować: skoro ten al-aldehyd jest podstawą nazewnictwa w związku, to tak będziemy numerować, żeby ta grupa CHO miała numer 1, bo ona będzie na końcu. Żeby miała numer 1. Tak samo jak są dwie możliwości wyboru łańcucha yy, najdłuższego, no to wybierzemy ten, w którym ta grupa jest. To będzie łatwiej nazwać. I teraz, yy, jakby to się tu nazywało? No, mamy cztery węgle, więc butan jest podstawą. Butanal. Tutaj nawet nie trzeba te jedynki dawać, no bo z automatu to jest na numerze jeden, prawda? Yy, natomiast w przypadku ketonów. W przypadku ketonów już tutaj ta grupa może znajdować się w różnych położeniach, no ale tych węgli musi być odpowiednio dużo, bo przy czterech, no to też zawsze będzie, zawsze będzie na węglu numer dwa. Ale przy pięciu zobaczmy, że możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że mamy taki izomer, ale też mamy izomer, oczywiście. Taki i wtedy. To są izomery, to jest jasne, i wtedy będziemy numerować z tej strony, żeby. O, czemu narysowałem dwa razy to samo? To jest też ciekawe. Um, oczywiście, tu ma być coś innego. Tutaj miała być ta grupa CHCO. W tym układzie będziemy numerować tak, żeby ta grupa karbonylowa, ten wyróżniony węgiel, który nam stanowi grupę funkcyjną. Miał najniższy lokant. No w, przypadku drugim, w przypadku drugim to nie będzie miało znaczenia. Z której strony będziemy numerować w pierwszym już tak. I jakbyśmy to nazwali, na pewno pentanon będzie tutaj rdzeniem. Pentan 2 on i tu jest pentan 3 on. I proszę zwrócić uwagę, że. Tutaj w tych, w pentanon, pentanal, tam występuje cały, cały pentan. Nie może być pen, penton sam, nie? Penton albo pental. Nie, tam musi być pentan, al, pentan, ol. No bo mógłby też przecież być, tutaj mogło być też wiązanie gdzieś podwójne, no to by trzeba było też to gdzieś uwzględnić. No to byłoby odpowiednio penten, on, no i gdzieś te lokanty wbite, prawda? Odpowiednio ponumerowane. Ale tutaj pamiętajmy, że to jest cała. Tak samo jak nie jest buton, tylko butanon. Nie butal, tylko butanal. Cały węglowodór plus końcóweczka. Dobra, ok. No to to już mamy. To już mamy. Tutaj przypomnienie. I teraz, teraz co? A, i teraz próba to i tromera. Odróżnienie. No to na świet przypomnimy sobie, na czym te reakcje polegają. I co one wykorzystują? Obie te reakcje wykorzystują to, że aldehydy się utleniają dosyć łatwo do kwasów karboksylowych, natomiast ketony nie. Ketony nie. W warunkach reakcji próby tolęsa i próby tromera, to są obie te reakcje, są przeprowadzane w warunkach zasadowych, utleniają się aldehydy, natomiast ketony nie. Ale uwaga, uwaga, to co prawda wątpię, żeby tutaj z tych wymagań, to chyba tam nie wynika, nie znalazłem tego w każdym razie, jak, jak będzie to dokładniej sobie też to omówimy, to tym sposobem próbą Tolensa i Tromera nie da się odróżnić glukozy od fruktozy. Mimo, że glukoza jest aldehydem, a fruktoza jest ketonem, to... Nie da się ich odróżnić tym, dlatego że w warunkach reakcji, czyli w tym w zasadowym środowisku, fruktoza nam tautomeryzuje do glukozy i i tak daje pozytywne wyniki. To taka tylko mała uwaga. Natomiast w przypadku tych normalnych ketonów i aldehydów, nie tych nie cukrów, gdzie tam jeszcze mamy te grupy OH, to wtedy w tych warunkach E, daje się to odróżnić. I, e, czyli tak, próbą Tolensa i Tromera nie będą ulegały ketony, czyli one nie będą dawały żadnych obserwacji, a aldehydy będą dawały pozytywne wyniki. No to teraz sobie zobaczmy, e, jak te reakcje wyglądają. I tak, w przypadku próby Tolensa najpierw rozpiszemy sobie to pełną postać, a potem skróconą. Próba Tolensa, e, tu będzie kilka etapów. W pierwszym z nich zmieszamy e, AGNO3 i NaOH. Dostajemy wtedy roztwór wodorotlenku srebra oraz oczywiście tutaj odpowiedni azotan. AgOH jest nierozpuszczalny w wodzie. Ten AgOH, ten wodorotlenek srebra się rozkłada do Ag2O i H2O, podobnie jak wodorotlenek miedzi też się rozkłada. No, i następnie, w następnym etapie, dajemy do naszego układu reakcyjnego amoniak. Tak naprawdę, z praktycznego punktu widzenia, to od razu można lać amoniak, bo amoniak też ma roztwór amoniaku, bo też ma właściwości zasadowe, więc również to strącenie zrobimy. No, ale tutaj tę reakcję opisuje się w ten sposób. Dajemy tutaj amoniak, i ten amoniak to jest niestety ta reakcja, której no, by wypadało się nauczyć, jeżeli chcemy znać pełną postać próby tolensa ale jest też postać uproszczona, która no powiedzmy, że w części przypadków by pewnie wystarczyła. Powstaje tutaj ten czynnik, o który nam chodzi, czyli powstaje jon, tak zwany jon diamina srebra. Dwa te jony tu powstają, no i jeszcze dwa OH-, żeby tu się wszystko zgadzało. Powstaje jon diamina srebra i to jest ten czynnik, który nam utlenia Aldehyd. No i jeżeli my już przeprowadzimy teraz reakcję, przeprowadzamy, bo to było na razie przygotowanie oczywiście. Teraz przeprowadzamy tą reakcję. No to mamy ją diamina srebra. Diamina srebra 1 dokładnie, który reaguje sobie z aldehydem. Tu akurat. Tu akurat, a tu konkretnie chcą etanal i propanon, no to tak jak mówiliśmy, propanon by nie reagował na no, etanal, niech będzie, niech reaguje etanal, obojętnie jaki tu możemy wrzucić. Reaguje nam z aldehydem, to jest środowisko zasadowe w tych reakcjach. Środowisko zasadowe reaguje sobie z aldehydem i powstaje nam srebro, czyste srebro, powstaje nam kwas. Tym, że on tutaj w tym środowisku jest w postaci em, no, anionu. To tutaj ładnie, jak to koresponduje z tym, co mówiliśmy jakiś czas temu, jak utlenialiśmy sobie ten alkohol, tam było środowisko kwaśne, no to kwas był niezdysocjowany. Tu jest środowisko zasadowe, stąd też ten kwas jest zdysocjowany. Tu byśmy mogli śmiało uzupełnić to sodem te brakujące jony, bo one się po prostu skrócą w tej postaci. Więc tu by, była, tu by był odstan sodu. I co tutaj jeszcze powstaje? I amoniak jeszcze tu musi powstać. Amoniak. I jeszcze powstaje tutaj woda. I te wody są dwie. Tak, i to jest ta pełna reakcja próby Tolensa, opisująca próbę Tolensa w postaci jonowej. Mamy tutaj. Do czynienia z obserwacją, taką, że powstaje to metaliczne srebro, które wydziela się, wytrąca się na ściankach probówki. Jeżeli ta probówka jest czysta i to jest dobrze zrobione, to się wytrąca na ściankach probówki. To jeszcze tam trzeba ogrzać. Trochę to jest jeszcze ogrzewanie tej mieszaniny. No ta reakcja, mimo że jest skomplikowana, tutaj w zapisie, to ona w przeprowadzeniu jest jeszcze bardziej skomplikowana. Może nie jakoś specjalnie trudna, ale faktycznie, żeby ładnie wyszło, no to musi być wszystko zrobione porządnie w czystych naczyniach. Jeżeli nie, to taka, taka, tak robi się taki, taki szaro roztwór, bo to srebro się nie osadzi wtedy na ściance. No ale dobrze, to już mniejsza o to. Tutaj zakładamy, że wszystko ładnie wyszło. Obserwacja to jest powstanie lustra srebrnego. Na szczęście ta reakcja ma formę uproszczoną, i tu od razu sobie tą formę uproszczoną też zapiszemy. Forma uproszczona tej reakcji wygląda tak, że to jest Ag2O plus nasz aldehyd daje kwas plus srebro. I tyle. I to jest postać uproszczona. Również tutaj jest widoczna obserwacja potrzebna. Mamy do czynienia również tutaj z tym, z pokazaniem, że aldehyd się utlenił i wolne srebro powstało. No ale pełna, pełna, pełna wersja wygląda tak jak wyżej. Dobrze, to jest tolens, to jest, to jest reakcja tolensa. Możemy ją już sobie tutaj wymazać. I teraz jeszcze weźmy tromera, czyli tą drugą próbę. Tą drugą próbę, która też w zapisie jest prostsza i nie wymaga takich, takich etapów. Czyli teraz próba tromera. I w próbie, czyli tromer. W próbie tromera mamy do czynienia, potrzebujemy świeżo strącony wodorotlenek miedzi. W ogóle wodorotlenek miedzi, świeżo strącony, pojawia się dosyć często w reakcjach organicznych jako odczynnik, który nam tutaj pomaga jakiejś identyfikacji dokonać. I tu jeszcze jest Na2SO4. Tak, to jest prosta reakcja strącania i ten świeżo strącony wodorotlenek miedzi. Tutaj też mamy warunki zasadowe, no bo to ten, to to NOH tam jest, e, w, zawsze to, to, tutaj troszkę tego zostanie e, i mamy tutaj reakcję z, też niech będzie z tym samym aldehydem, bo tak nam tutaj podpowiedzieli, utlenia się to do kwasu oczywiście i powstaje tutaj Cu2O oraz woda i te wody są też dwie. I dwa wodorotlenki miedzi jeszcze tu są potrzebne. Tak, jaka tu jest obserwacja? Tutaj obserwacja to jest ten powstanie tego cu 2 o To jest też oczywiście osad. To jest też oczywiście osad. I jest ewidentna, wyraźna zmiana barwy, no bo COH dwa razy wzięte to jest niebieski osad. Niebieski, taki ładny, bardzo ładny niebieski, świeżo strącony osad. Natomiast cu 2 o to jest ceglasto-czerwony tlenek. Także to jest tlenek ceglasto czerwony. Zmiana barwy, ewidentnie osadu z niebieskiej na czerwoną, jest tu wyraźnie widoczna. No i w próbie Tromera też będą dawały pozytywny wynik aldehydy, a ketony już nie. Takie zwykłe ketony już nie. Dobrze, to by było na tyle w tym punkcie, i tym samym zakończyliśmy ten punkt 11. I przejdźmy do punktu 12. Kwasy karboksylowe. Punkt pierwszy. Zdający wskazuje grupę karboksylową i resztę kwasową we wzorach kwasów karboksylowych. No to tutaj grupa karboksylowa, grupa kwasów to jest oczywiście grupa COOH, czyli połączenie węgla karbonylowego i grupy hydroksylowej. Stąd też ta nazwa karbonylowa plus hydroksylowa daje karboksylowa. No, i w przypadku kwasów alifatycznych, no to oczywiście ta grupa musi być gdzieś pod koniec łańcucha albo na jakimś odgałęzieniu. Nie może być w środku łańcucha, podobnie jak grupa aldehydowa. Tutaj oczywiście można sobie wyobrazić jakiś długi łańcuch z podstawionymi takimi grupami, no ale takich związków też tutaj jednak w liceum nie spotykamy. Najprostszy możliwy kwas to jest oczywiście kwas taki. HCOH potem mamy CH3-COOH i tak dalej i tak dalej C2H5-COOH C3H7-COOH coś takiego pierwsze cztery kwasy tutaj nie bez powodu też są wypisane no bo to są te kwasy, które mają te swoje nazwy zwyczajowe, to też tylko przypomnimy pierwszy to jest systematycznie kwas metanowy owy, końcóweczka, prawda, dla Kwas owy, tak przy nazywaniu byśmy to nazywali. Kwas owy. Potem mamy kwas, pierwszy jest metanowy, potem etanowy, propanowy, butanowy, a ich, ich nazwy zwyczajowe to oczywiście mrówkowy, octowy, propionowy i masłowy. No tutaj znalezienie reszty kwasowej i grupy COH, grupy kwasowej karboksylowej no to tutaj myślę, że nie stanowi problemów. Jeśli chodzi o kwasy aromatyczne, no to najprostszy z nich to będzie po prostu, będzie po prostu taki kwas COOH. I tutaj mamy, mamy kwas benzoesowy. Benzoesowy. No i dobrze, i tutaj mamy grupy kwasowe. Po dysocjacji oczywiście na proton i na tą całą resztę kwasową dysocjują. Ten proton, pamiętajmy o tym, że to te protony, te protony tutaj dysocjują, oddysocjowują. Nie żadne inne, nie protony z łańcucha ani z pierścienia. Te protony oddysocjowują i to one. One no, po odłączeniu od cząsteczki kwasu zostawiają nam tą resztę kwasową, która potem może w soli gdzieś tutaj brać udział. Dobrze, kwasy są też izomerami estrów, tak? O tym pamiętajmy. Też o estrach jeszcze będzie mowa, ale kwasy będą izomerami estrów. Dobrze, no to tutaj rysowanie sumaryczne, strukturalne, to myślę, że też no, nie stanowi problemu. Przejdźmy do punktu następnego na podstawie obserwacji w wyniku doświadczenia reakcja kwasu mrówkowego z manganianem 7 potasu wnioskuje o redukujących właściwościach no tak kwas mrówkowy czyli ten pierwszy kwas kwas metanowy to jest taki wyjątkowy kwas ten pierwszy HCOOH dlatego że tutaj jakbyśmy sobie go rozrysowali to zobaczmy że tutaj możemy wyróżnić oczywiście grupę karboksylową, ale też jak się uprzemy, to znajdziemy tutaj grupę od aldehydów. A aldehydy przecież mają właściwości redukujące, one się utleniają. Jest tutaj wodór, który można zabrać, przyłączyć tlen do tego węgla. Także stąd te właściwości. No to już od razu sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ponieważ w tej cząsteczce tego kwasu, jednego takiego jedynego kwasu, Mamy do czynienia z tą, grupą, z tą grupą aldehydową. W przypadku pozostałych kwasów tutaj zamiast tego wodoru jest jakiś R, prawda? Czyli jakaś reszta węglowodorowa. No to tutaj te, te, tego wodoru nie ma, żeby to utlenienie mogło tam zajść w ten sposób. No i tutaj to już mamy powiedzmy przyczynę tych właściwości redukujących, wyjaśnionych. A jak ta reakcja by wyglądała? To od razu, jak mamy tak rozrysowany kwas, może tutaj to wymarzymy, to. Określmy sobie stopień utlenienia węgla w tym kwasie i to będzie stopień utlenienia drugi. Stopień utlenienia drugi, prawda? No bo tu jest minus 2, tu jest 1, ta cała grupa też jest na, znaczy jest na minus pierwszym, no to węgiel musi być na drugim i to jest jedyny w sobie kwas z tych takich prostych, gdzie ten węgiel jest na drugim, bo w innych kwasach on będzie na trzecim stopniu utlenienia, no bo zobaczmy, jeżeli mamy tutaj tę grupę przyłączoną do węgla, tak, to może tak narysujmy, żeby to było jasne, bardziej widoczne, no to wtedy nie uwzględniamy tego węgiel-węgiel wiązania, o tym już też była mowa i wtedy tutaj jest na trzecim. W takim układzie jest na trzecim ten węgiel, żeby w sumie było zero. No ale nie o tym mowa. Czyli jak ta reakcja będzie tutaj wyglądała? Strukturę mamy, no to weźmy sobie już sam wzór. HCOOH, dodać oczywiście KMNO4, też napiszę to tak jak w przypadku redoksów w postaci cząsteczkowej, potem sobie jonową stworzymy z bilansu plus HCL. Załóżmy, że jest w środowisku kwasu solnego, daje nam CO2, utlenienie tutaj następuje do CO2. Oczywiście powstaje MNCl2, czyli sól manganu na drugim stopniu utlenienia w połączeniu z tym kwasem, który jest środowiskiem KCl i H2O. No i jak tutaj by wyglądał bilans utlenianie? Utlenia się oczywiście kwas HCOOH przechodząc. W CO2 różnica jest dwóch elektronów, bo z minus 2, tak, to już też pokazywaliśmy, z 2 do 4, czyli różnica jest dwóch elektronów, no to tutaj muszą być jeszcze dwa elektrony i trzeba jeszcze dodać dwa protony, żeby się ładunki zgadzały. Środowisko kwaśne, więc operujemy protonami i wodą. I redukcja, o, redukcja do bólu standardowa, prawda, to już nawet nie mówmy o niej nic tylko ją po prostu napiszmy. OK. Tak jak to w każdym redoksie w środowisku kwaśnym. I mnożenie. Górę mnożymy razy 5, dół mnożymy razy 2, żeby się to zgadzało. 5, 5, tu jest 10, to i tak się skróci, tu jest 10, tutaj jest oczywiście 2, 10, 16, 2, i 8. Poskracajmy co możemy, skracają się oczywiście całkowicie elektrony, no i jeszcze protony. Tu jest 10, tutaj 16, więc zostanie tutaj 6. Przenieśmy, mamy piąteczkę, dwójkę, szósteczkę, bo 6 H+ potrzeba. Tutaj jeszcze jest piąteczka przed CO2, dwójka przed MnCl2, KCl-u nie wiemy z bilansu, to zaraz napiszemy i przed wodą musi być ósemka, przed KCl-em wynika albo z chlorów, albo z potasów, że musi stać dwójka. Także tak to tutaj tak to tu wygląda zbilansowane. No i jeszcze napiszmy w postaci tej jonowej, tutaj dla porządku, 5 HCOH, czyli to jest nic innego jak zsumowany bilans, prawda? Bo ta postać jonowa to w redoksie, sobie wyjaśnialiśmy, ta postać jonowa to jest nic innego, jak zsumowane, zbilansowane równania połówkowe. Więc, dlatego z tej jonowej postaci jest dużo łatwiej, dużo łatwiej jest robić bilans, bo od razu wiadomo, co tam musimy użyć. Ok, no i to tak będzie wyglądało. Jeszcze tutaj zobaczmy, tak, to by było coś takiego. No i dobrze, i mamy tę reakcję, o którą tutaj nas pytano. Możemy już to wymazać i przejść do punktu następnego podpunktu do podpunktu trzeciego. O co tutaj chodzi w podpunkcie trzecim? Pisze e, równania dysocjacji elektrolitycznej prostych kwasów karboksylowych i nazywa powstałe w tych e, e, reakcjach jony. No to weźmy sobie na przykład HCOOH, zdysocjujmy. Tutaj pamiętajmy też, że te kwasy generalnie mocne nie są, no i wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w tych kwasach rośnie, znaczy maleje moc, maleje moc, bo tutaj ta reszta węglowodorowa już powoduje, że ta coraz większa reszta wodorowa, powoduje, węglowodorowa powoduje, że ta moc jest coraz, coraz mniejsza. Dysocjacja tutaj dysocjacja jest HCOO minus i plus oczywiście H3O plus. H3O, no i jakie jony tutaj powstają? Tu powstaje oczywiście jon H3O, tak? Jon hydroniowy i też powstaje anion mrówczanowy. Anion mrówczanowy. Jeżeli mielibyśmy na przykład kwas CH3COOH, czyli kwas octowy, no to tutaj wiadomo, że chodzi o te aniony, a nie o te kationy, no bo ten kation to jest przecież. Ciągle to samo w każdych kwasach, no i tu mamy anion odstanowy. No bo to są mrówczany i odstany, prawda? No to tak jak są siarczany, jest 6, no to jest anion siarczanowy, 6, no to tutaj jest analogiczna analogiczne nazewnictwo: rówczanowy, odstanowy i tak to tutaj wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, czyli tutaj to wygląda w ten sposób. Pamiętajmy, że to jest zawsze dysocjacja tego jednego protonu. Oczywiście, jeżeli jest kwas dikarboksylowy, najprostszy przykład kwasu dikarboksylowego to jest kwas szczawiowy, on tutaj nigdzie nie występuje, ale sobie go narysować możemy. To są dwie grupy COH. no to tutaj ewentualnie jest możliwość dysocjacji dwóch jonów i sole też na przykład takiego kwasu szczawiany, bo tutaj jego nazwa systematyczna to by był kwas etanodiowy, prawda, no bo byłby to kwas etano-etan-odiowy, no bo dwie te grupy etanodiowy, a nazwa zwyczajowa to kwas szczawiowy. Tutaj w tym przypadku dwie grupy COH, najprostszy kwas dikarboksylowy. On oczywiście może stworzyć jon anion dwuujemny, no i w solach też to by było odpowiednio stechiometrycznie załatwione. Ale w takich normalnych, tych kwasach, które tutaj tych, tych, z tym szeregu homologicznym pojedynczych z pojedynczą grupą karboksylową, no to jest ten jeden tylko proton jest w, tutaj oddysocjowywany. Dobrze, czyli tutaj byśmy to mieli w sumie i zadanie pod punkt czwarty zapisuje równania reakcji z udziałem kwasów karboksylowych, których produktami są sole i estry. No to jeśli chodzi o reakcję estryfikacji, najpierw może, dlatego że sole, tutaj te pozostałe sole te reakcje, które tutaj oni wskazują, metale, tlenki i tak dalej, to są reakcje analogiczne do kwasów normalnych, takich nieorganicznych. Tylko sobie szybciutko to jakiś tu jeden przykład czy dwa podamy. Ale te estry najpierw też króciutko, więcej o estryfikacji, to też tam te reakcje estrów i kwasów się pojawiły w zestawieniu reakcji tych organicznych, które pojawiło się niedawno i co tutaj dla przypomnienia? No weźmy sobie jakąś reakcję estryfikacji. Napiszmy, na przykład niech to będzie reakcja pomiędzy kwasem octowym. Reakcja estryfikacji to zawsze oczywiście reakcja kwas i alkohol. I alkohol weźmy sobie na przykład metanol o to może tak zróbmy odwrotnie metanol tutaj niech będzie tak no i w reakcji estryfikacji ona jest tutaj potrzebne jest środowisko kwaśne powstaje nam ester ester tutaj to jest to wiązanie tak o estryfi, o estrach będzie następny punkt także tutaj tylko sobie tę reakcję piszemy i powstaje tutaj też woda pamiętajmy że ta woda ta woda to jest ta grupa OH, to może już kolorowo zaznaczymy, i ten wodór, tak? To zawsze jest tak. W tym mechanizmie zawsze jest tak. A to dlatego, to też już jako taka ciekawostka trochę wykraczająca może, że w tym mechanizmie, mechanizmie reakcji, ta wolna para atakuje tutaj ten węgiel i grupa OH sprotonowana, bo tu pamiętajmy, że ta grupa OH jest sprotonowana przez to środowisko, o, to powstaje tutaj nam odchodzi woda. No i ten proton potem też musi być z alkoholu wyrzucony, wyrzucony, ale to już tutaj nie zaciemniajmy. Zostawmy to tylko w ten sposób, żeby jeszcze tutaj wybrzmiało, że ta woda powstaje właśnie z grupy OH pochodzącej od kwasu i z protonu pochodzącego od alkoholu. Zawsze tak, zawsze tak. Tak jest ten mechanizm ustalony i tego się musimy trzymać. Jeśli chodzi o te pozostałe reakcje tutaj zaproponowane, no to one są analogiczne do reakcji kwasów do reakcji kwasów nieorganicznych. Nazewnictwo soli też jest analogiczne, prawda? Jeżeli jest kwas octowy, to są octany. Jeżeli powiemy, że to jest kwas etanowy, no to będą etaniany, czy tam metaniany, metanian, etanian czegoś. No i weźmy sobie tu jakiś po jednym przykładzie zróbmy i mamy być tak mają być, aha i projektowanie i przeprowadzenie doświadczenia, no to, to tutaj myślę, że też z tym nie ma problemu, prawda, kwasy te octowe, te kwasy karboksylowe to są ciecze, no i odpowiednio połączyć to z odczynnikami, które akurat byłyby wymagane. No i proszę bardzo, weźmy sobie na przykład reakcję kwasu mrówkowego z na przykład z metalami, no to niech będzie na przykład sód. Niech będzie sud, HCOO zostaje, Na, prawda? I tutaj mamy wodór jako wydzielany gaz w tym wypadku, czyli tu by dwójki były potrzebne. No i nowo to by był zapis, to by był zapis dokładnie taki, jak analogiczny, jak w przypadku reakcji hcl z magnezem czy z sodem. Także tu już myślę, że nie ma co tego pisać i przedłużać tlenkami metali, no to weźmy sobie na przykład reakcję taką, HC, kwas octowy plus tlenek miedzi na przykład, bo to też zachodzi, tlenek no to już jest łatwiej, tutaj nie jest potrzebna, nie są potrzebne jakieś właściwości utleniające żeby z tlenkiem miedzi przereagować, no i tutaj powstanie octan miedzi octan miedzi tutaj jest dwa razy wzięte oczywiście i plus H2O, i tu akurat sobie może napiszmy jonowo, dlatego, że dlatego, że tutaj no należy pamiętać o tym, że tlenków się nie dysocjuje. Odstan miedzi jest rozpuszczalny w wodzie. To by było CO minus, tutaj dwójeczka, tu jeszcze dwójeczka i tutaj też dwójeczka, to by było CO minus plus CU2 plus i plus Woda, tu by się oczywiście w formie skróconej skróciły te jony odsta, nowe. ok no to takie z tlenkami, to tu jeszcze mamy z wodorotlenkami i metali, no to jakiś z wodorotlenkiem, do no może niech będzie też kwas, oczywiście tutaj odstowy. To jest nic innego jak reakcja zobojętniania. Tutaj żadnych, żadnych jakichś kruczków nie ma. Reakcja zobojętniania i tyle. I z jeszcze z solami słabszych kwasów. No, na przykład kwas węglowy jest kwasem słabszym od, od tych kwasów. Kwas krzemowy też by był słabszy. No to może weźmy sobie taką reakcję, napiszmy, która zachodzi w sytuacji, gdy wygotowujemy sobie czajnik z kamienia za pomocą octu. choć tutaj akurat do tej czynności polecam kwas. Cytrynowy, bo po pierwsze, no znaczy on nie, nie ma tego zapachu charakterystycznego, i jest to dużo przyjemniejsze takie wygotowywanie jednak kwasem cytrynowym niż kwasem octowym. A też jest powszechny, dostępny kwas cytrynowy. I tutaj co tutaj się dzieje, no powstaje, powstaje tutaj odstan wapnia, tu będzie dwójka, i powstaje jeszcze H2O i CO2. CO2 jako oczywiście produkt, który się tutaj wydziela w postaci gazu. To też jakaś obserwacja by tutaj była. A w tych poprzednich, no to moglibyśmy mieć rozpuszczenie tego tlenku, no, wydzielanie się gazu, wodoru. W tej reakcji zobojętniania to byśmy za dużo nie zobaczyli, akurat no bo bo by to była tam by ani osad nie powstawał, ani nic chyba żebyśmy takim kwasem octowym czy brówkowym potraktowali jakiś wodorotlenek nierozpuszczalny w wodzie, no to wtedy to wtedy obserwacja by jakaś była że to się rozpuszcza no i dobrze, i tutaj co i tyle w tym przypadku z solą wypieranie tutaj ewidentnie ma ma miejsce. Jeśli chodzi o jonową postać tej reakcji, to też sobie może ją napiszmy już od razu skróconą. Skrócą się tutaj jony te odstanowe, no bo w kwasie octowym no będą one występowały z kwasu octowego i ta sól też jest rozpuszczalna w wodzie. Także mamy najpierw węglan, który jest nierozpuszczalny. Dodać 2H+, daje to Ca2+, plus H2O i plus CO2. I teraz zobaczmy, że przecież to jest Analogiczna postać reakcji, jakby zamiast tego kwasu użyć HCl-u. Także naprawdę tutaj te reakcje, te, te reakcje, które jakby odchodzą od organy, tylko dotyczą tych nieorganicznych, kwasowych po prostu właściwości, są analogiczne. analogiczne. Kwas octowy jest oczywiście kwasem słabszym od kwasów jak, takich jak HCl czy H2SO4, dlatego jeżeli byśmy taką reakcję na przykład przeprowadzili HCl plus... CH3COONA, czyli octan sodu, no to tutaj byśmy uzyskali NaCl i CH3COOH, kwas octowy. Jeśli tutaj chodziłoby o obserwację, no to moglibyśmy, tu jonowo, byśmy to też zapisali, może żeby było to jasne, moglibyśmy to tutaj zaobserwować wyczuwalny, charakterystyczny zapach octu, no bo ten kwas octowy, jako kwas o stałej dysocjacji rzędu bodajże 10 do minus 5 chyba, no to jest dużo, dużo słabszy od takiego solnego, który ma stałą dysocjacji rzędu 10 do 7. Okej, okay, dobrze, no to tutaj te reakcje by już były. Piąteczka tłumaczy przyczynę zasadowego odczynu roztworu wodnego octanu Sodu, roztworu i mydła ilustruje reakcjami. Oczywiście za ten odczyn odpowiada hydroliza. Hydroliza. Hydroliza, o hydrolizie też chyba wcześniej gdzieś tam była mowa, zróbmy to sobie tutaj. Hydroliza CH3COONA oczywiście dysocjuje jak to sól to jest sól dobrze rozpuszczalna w wodzie. No i teraz ten jon odstanowy. Jako jon pochodzący od słabego kwasu będzie ulegał reakcji hydrolizy. Będzie tutaj odtwarzał się kwas i pozostałe wały będą jony OH-. I proszę bardzo, mamy, mamy tutaj mm, dowód na istnienie odczynu zasadowego. Jest odczyn zasadowy. I to jest też postać skrócona, jakbyśmy chcieli ten sód uwzględnić, no to tutaj też ten sód by się skrócił, czyli no to jest postać od razu skrócona. Dysocjacja zachodzi od razu i stąd te jony są do hydrolizy, prawda? I hydroliza tutaj też zachodzi dalej, bo to jest kwas słaby, to jest elektrolit słaby. Analogiczna sytuacja jest w przypadku mydła. Mydła no to są sole wyższych kwasów karboksylowych, czyli na przykład jest to taki stearynian, C17H35COK, na przykład taki stearynian potasu. No i ten sobie stearynian również się rozpuszcza, oczywiście, w wodzie, dając, dając tutaj taki ten anion stearynianowy i oczywiście kation potasu. I ten anion, jako anion od bardzo słabego kwasu, on będzie tym bardziej sobie z wodą tutaj um, ulegał reakcji hydrolizy. I będzie się odtwarzał ten kwas, i będą powstawały jony OH, tak samo jak w przypadku każdej hydrolizy anionowej. Tak to wygląda. I mamy tutaj udowodniony, udowodniony odczyn zasadowy tychże wymienionych substancji. Ok, i szósty podpunkt ostatni opisuje budowę dwufunkcyjnych. Pochodnych węglowodorów, na przykładzie kwasu mlekowego i kwasu salicylowego. No to tak, zobaczmy sobie, co to są za kwasy w ogóle. Kwas mlekowy, to jest kwas, to jest hydroksykwas, to znaczy to jest kwas, który ma, który ma tutaj jest grupa COH i jeszcze tutaj ma grupę OH. To jest kwas mlekowy. Dwie grupy funkcyjne. No, to są, to są dwufunkcyjne pochodne, prawda? Też aminokwasy są dwufunkcyjnymi pochodnymi. Występują dwie grupy, różne grupy funkcyjne, nie tak jak było w tym kwasie szczawiowym, gdzie mieliśmy do czynienia z dwoma takimi samymi grupami, albo w alkoholach polihydroksylowych, tam były takie same grupy, tylko występowały w większej liczbie. W przypadku dwufunkcyjnych pochodnych mamy dwie różne grupy funkcyjne. Co za tym idzie? No, za tym idą. Dodatkowe jakieś właściwości. No bo tutaj w każdy, taka grupa może reagować, taki kwas, on będzie, każda z tych grup będzie jakby reagowała po swojemu. No i jeżeli na przykład zobaczmy taki kwas, byśmy przereagowali z sodem, bo to jest dobry przykład, no to z sodem będzie reagowała zarówno grupa. Zarówno grupa tutaj, ta alkoholowa, grupa OH minus, grupa hydroksylowa, bo alkohole przecież reagują, czyli to połączenie grupy OH bezpośrednio z węglem reaguje, jak i z sodem będzie reagowała grupa karboksylowa, tym bardziej, bo to jest kwasowa, no i tu oczywiście wodór by był produktem ubocznym. A jeżeli to ten związek by reagował z NAOH, no to tutaj już. By reagowała tylko grupa karboksylowa. I też tu, oczywiście, tutaj woda byłaby produktem ubocznym, ale ona nie jest tu najistotniejsza w tym momencie. Ta woda, te produkty uboczne. By tutaj reagowały różne grupy, w zależności od, od tego, z czym mamy do czynienia. I to jest warte do zapamiętania, że w przypadku wielofunkcyjnych pochodnych, jeżeli my mamy rozpatrzeć, z czym taka wielofunkcyjna pochodna reaguje to bez stresu rozpatrzmy jedną grupę, drugą grupę, tak jakbyśmy rozpatrywali te związki oddzielnie, te grupy związków. E, oczywiście jak są dwie grupy, to dochodzą też pewne nowe właściwości, jak na przykład e, w przypadku aminokwasów, tworzenie tych jonów obojnaczych. No tutaj tego nie ma, bo, bo tu akurat te dwie grupy mają ewentualnie charaktery kwasowe, jedna taki bardziej zaznaczony, jedna taki delikatny, ale mają, więc tutaj takich opcji nie ma. Tu ewentualnie w przypadku takiego związku jest możliwość estryfikacji takiej nawet wewnętrznej, wewnątrzcząsteczkowej, wtedy takie estry cykliczne powstają. Tu jest za krótki ten pierścień, by był za mały, ale jeżeli na przykład by tych węgli, ta grupa byłaby 3-4 węgle od grupy COH, no to taki ester pierścieniowy może nam powstać. Taka wewnątrzcząsteczkowa estryfikacja albo estryfikacja z innymi cząsteczkami w łańcuchy. Więc takie to chodzą trochę nowe właściwości, ale to też w sumie wynikają z właściwości tych grup. I to jest też ciekawy jeszcze związek, jeszcze raz o nim tutaj chciałem dwa słowa jeszcze o nim powiedzieć, bo też wcześniej to się gdzieś tam pojawiło, ale, ale może troszkę za mało. To jest też związek, który jest optycznie czynny. To jest związek asymetryczny. Zobaczmy, znaczy ten węgiel asymetryczny, ten co zaznaczyłem, to jest związek optycznie czynny, czyli ma węgiel asymetryczny. No i tutaj występują em, dwa. Występują dwa tutaj enancjomery, czyli izomery optyczne, które są swoimi odbiciami lustrzanymi. No bo tutaj moglibyśmy, to zobaczmy sobie w sumie, jak jesteśmy już przy tym pojęciu, to może wciągnijmy tutaj narysowane takie, takie wzory. O, zobaczmy sobie tutaj, mamy. To jest akurat aldehyd glicerynowy. Struktura dość podobna do tego kwasu mlekowego, tylko że no inne tutaj jeszcze dodatkowa grupa OH, i trochę zredukowany jeden węgiel, ale to mniejsza o to chodzi tylko o, o tutaj pojęcia, które chciałem jeszcze tutaj, żeby się pojawiły, skoro tu nam się troszeczkę ta izomeria optyczna jeszcze pojawiła z tym kwasem, zobaczmy, że tak. Tutaj te zapisy zewnętrzne, na zewnątrz, to są zapisy takie, takie przestrzenne, one są mniej istotne, ale jakby trzeba było, to tutaj te, te trójkąty pełne są do nas skierowane, a te trójkąty przerywane są za płaszczyznę rysunku. No bo tutaj odsyłam do hybrydyzacji. W wcześniejszym jakiejś części to było omawiane przy wiązaniach, Tam te przestrzenie i te, te kąty sobie omawialiśmy i te struktury przestrzenne. Węgiel ma hybrydzację, ten asymetryczny SP3, więc to jest struktura tetraedru, dlatego jest ona przestrzenna. No ale zobaczmy tutaj na te, na te dwa, na te dwie struktury. To są izomery optyczne, czyli to są stereoizomery. Ogólnie rzecz biorąc, ogólna nazwa izomerów optycznych, czyli izomerów, które różnią się konfiguracjami na tym węglu asymetrycznym, a izomery, które są. Swoimi odbiciami lustrzanymi to są. Je nazywamy mianem enancjomerów, to są enansjomery. Czyli izomery optyczne, które są swoimi odbiciami lustrzanymi to są enancjomery. Czy istnieją izomery optyczne, które nie są swoimi odbiciami lustrzanymi, istnieją. I też sobie taki przykład, tutaj zobaczmy. Tu już musimy wziąć jednak związek trochę bardziej rozbudowany, przynajmniej zawierający dwa węgle asymetryczne. No, i weźmy sobie taki kwas, kwas winowy. To jest jego jeden. On ma w ogóle możliwe teoretyczne cztery enancjomery, znaczy cztery steroizomery, no bo to jest 2 do n tej, gdzie n jest liczbą węgli asymetrycznych. Tylko że akurat ten związek, to też zobaczcie, jest kwas dikarboksylowy przy okazji, jeszcze dihydroksylowy. Ten związek akurat ma płaszczyznę symetrii, bo ma tę górę i tu taki sam, więc te dwa mamy takie dwa enantiomery, to by była, to są dwie pary możliwych tych enancjomerów. enantiomery i jeszcze jest jeden jedna opcja tutaj ją mamy i akurat jeżeli ten HLO, jeżeli te grupy COH byłyby Różne, jakoś rozróżniane, na przykład nie wiem, jedna miał jeszcze jeden tam węgiel, albo tam byłoby co hachlor, no to wtedy to też by tworzyło dwie pary, ale no tak tutaj nie jest, bo ten związek tutaj ma płaszczyznę symetrii. On będzie w ogóle optycznie czynny, to jest forma mezo, mezowinowy kwas, ale to nas nie tak bardzo interesuje. Jednak zobaczmy na to, co tutaj pojęcie chciałem wprowadzić. Na przykład T2. Nie są swoimi odbiciami lustrzanymi, no bo jeden węgiel, no, mają te konfiguracje na jednym tym węglu tutaj byłyby odbycie lustrzane, ale na tym węglu górnym nie, no bo tutaj węgle asymetryczne są te w tych krzyżach, tak, w tych skrzyżowaniach. To nie są, są enancjomery ale jednak to są jakieś, jakieś stereoizomery i taką parę nazwiemy diastereoizomerami. Diastereoizomery. Um, także te pojęcia dla diastereoizomery. Um, także tutaj te pojęcia też warto może um, zasygnalizować. Ogólna nazwa stereoizomerów, jeżeli są odbiciami lustrzanymi, to są enancjomery względem siebie, a jeżeli różnią się konfiguracjami na węglach, ale nie są swoimi odbiciami lustrzanymi, to są diastereoizomery. Ok, a jak związek ma płaszczyznę symetrii, my że ma węgle asymetryczne, to nie jest optycznie czynny, bo tutaj wspominałem też w tym poprzednim, w poprzednim, tutaj gdzieś przy poprzedniej okazji, tej izomerii optycznej o konfiguracjach RS, no to te konfiguracje się wtedy tutaj nawzajem znoszą. Takiej formie diasteroizomerów, tak, znaczy w tej formie mezo, tak można powiedzieć, ale to też wykracza ponad to, co my tutaj musimy mówić. Dobra, pojawiły się tutaj te formy, te, te pojęcia, to dobrze, że one jeszcze wybrzmiały, może usuńmy już te wzory kwasów i teraz zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. Aha, jeszcze jest kwas salicylowy, no to też sobie ten kwas salicylowy, zobaczmy, kwas salicylowy to jest kwas, który jest ma taką strukturę. Jest to kwas aromatyczny z grupą jeszcze OH, czyli też dwufunkcyjny, też dwufunkcyjny związek. Mamy tutaj do czynienia z grupą COH i z grupą OH. Ten akurat on by reagował tutaj jak porównywaliśmy sobie ten poprzedni reakcję z sodem i z NaOH. No to tutaj obie grupy by reagowały z sodem, to jest jasne. Ale też obie grupy by mogły reagować z NAOH, no bo tu pamiętamy, że fenole reagowały z NAOH, bo jednak ten charakter kwasowy grupy OH jest tutaj wyraźniej zaznaczony zdecydowanie. E, tak, no i dwie grupy funkcyjne, różne grupy funkcyjne w jednym łańcuchu węglowym. Tak to tutaj wygląda. I tu jeszcze na koniec może ciekawostka e, co do tego kwasu. Ja tutaj wgram jego taki wzór, żeby mimo to może było bardziej czytelne ten kwas był kiedyś ten związek był kiedyś używany jako lek, ale z powodu jego takich niepożądanych właściwości poszukiwano nowej lepszej formy i okazało się, że jego pochodna, to jest kwas salicylowy, tutaj po lewej kwas salicylowy, a tutaj to jest kwas acetylosalicylowy, acetylosalicylowy. Dlaczego acetylo? salicylowy, to zobaczmy dlatego, że tutaj jest wprowadzona reszta kwasu octowego. Acetylo-salicylowy kwas to jest ester. To jest ester tego kwasu salicylowego i tej grupy OH. Tu też pokazuje to pięknie możliwości reakcji, jeżeli są dwie grupy funkcyjne, możliwości reakcji każdej z grup też oddzielnie. Tutaj to otrzymuje się z tego kwasu acetylo salicylowego, ten kwas acetylosalicylowy, i to jest nic innego jak aspiryna. To jest nic innego jak aspiryna. Tutaj otrzymuje się to w reakcji bodajże z bezwodnikiem kwasowym, ale to jest teraz zupełnie nieistotne. No i wprowadzenie tej grupy, tej grupy spowodowało, że no te właściwości niepożądane zostały, zostały zmniejszone. Dobrze, no to to by było chyba tyle. W takim razie zakończyliśmy punkt dwunasty. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.